Siła, determinacja w walce o siebie i emocje, z jakimi przychodzi się mierzyć w obliczu choroby. Przede wszystkim człowiek. Projekt Zobacz Więcej to projekt ogólnopolski. W tym roku odbywa się jego druga edycja i Częstochowa znalazła się na mapie miast, które biorą udział w tym projekcie. Adresatami projektu są tak naprawdę wszyscy, ponieważ projekt skierowany jest do osób zarówno chorych, jak i osób zdrowych. Uczy tolerancji, równości, empatii, szacunku i dostrzegania człowieka w człowieku. Natomiast bohaterami są osoby niepełnosprawne, osoby, które na co dzień borykają się z niepełnosprawnościami, osoby, które mają choroby przewlekłe, na przykład anoreksję, na przykład bulimia, głębokie depresje, osoby z rakami, z nowotworami. I te osoby są bohaterami. A na czym polega ta bohaterskość? To po prostu wychodzenie przed obiektyw Magdy Rdest-Nowak, czyli naszej fotografki, autorki całego projektu. Magda bowiem zrobiła nam piękne sesje, gdzie przed obiektywem stanęliśmy tylko i wyłącznie w białych koszulach, które właśnie zakrywały wszystkie nasze niedoskonałości, wszystkie choroby. Dzięki koszulom byliśmy wszyscy równi. Natomiast nie choroba jest głównym elementem tego projektu, bo nie pokazujemy, broń Boże, choroby, tego, że jesteśmy chorzy, tylko wręcz coś zupełnie przeciwnego. Pokazujemy to, że jesteśmy mimo choroby, staramy się żyć normalnie, mamy swoje pasje, mamy swoje marzenia, jesteśmy radośni, spełniamy się na wielu płaszczyznach i właśnie tą siłę i determinację chcieliśmy pokazać właśnie poprzez zdjęcia, których wystawa Wernisaż odbywa się w dniu dzisiejszym. Każde ze zdjęć było zasłonięte symboliczną białą koszulą. Przed ich odsłonięciem prowadzące czytały opis własnej osoby przygotowany przez bohaterów zdjęć, nieraz bardzo emocjonalny. W projekcie wzięło udział blisko 365 osób. Tutaj w Częstochowie było to blisko 30 osób. Na początku powiedzmy, że osoby były bardzo chętne i zainteresowane, natomiast z czasem bywało, że niektóre osoby się wykruszały, bo umówmy się, no to też nie jest prosto pokazać się całemu światu ze swoimi niedoskonałościami, także dla wielu to była duża lekcja odwagi i pokazania siebie, wychodzenia ze swojej strefy komfortu. Natomiast udało się te 365 osób uwiecznić na pięknych zdjęciach i częstochowski finał w tym momencie właśnie ukaże te 30 osób z Częstochowy. Wszystkie zdjęcia zostały umieszczone na facebookowym profilu projektu Zobacz Więcej. Z racji, że ich autorka pochodzi ze Skierniewic, fotografie w fizycznej formie trafią tam na wystawę 2 grudnia. Wtedy odbędzie się ogólnopolski finał projektu. Rok temu brały udział tylko i wyłącznie osoby z nowotworami. W tym roku Magda poszerzyła to grono o osoby z chorobami przewlekłymi. Co będzie za rok? Trudno powiedzieć. To myślę, że pytanie do głównej inicjatorki tego wszystkiego, tego całego naszego koszulowego zamieszania. Natomiast projekt jest sukcesem. Jest sukcesem chociażby bazując na naszym tutaj częstochowskim finale i na naszych częstochowskich uczestnikach. To pozwoliło nam się zjednoczyć, pozwoliło nam się zintegrować, poznać i tak naprawdę być dla siebie ogromnym wsparciem, ponieważ przyjaźnie zawiązane tutaj, broń Boże, nie kończą się w dniu dzisiejszym, czyli w dniu finału. To wszystko będzie jak najbardziej kontynuowane. Mamy wiele pomysłów na siebie i jesteśmy otwarci na wciąż nowe osoby, bo wiemy, że takie osoby są wśród nas i potrzebują takiego właśnie wsparcia, takiego wyjścia, pokazania i nauczenia, że mimo choroby da się wiele zrobić.